Jędrzejów. Tu mieszka Dziplej. Pewnego wieczoru podczas gry w piłkę nożną zauważa dziwną postać w krzakach. Podchodzi bliżej i okazuje się, że jest to wampir, który go atakuje. Nasz bohater zamienia się w wampira. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 15 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, jest wieczór, a ja razem z synkiem tutaj relaksujemy się grając w piłkę. Na razie jest 1-1, dlatego wyrównana walka. Synek teraz będzie zaczynał. Synku, ja myślę, tak, że ja wygram te zawody, wiesz? Ja a Ty jak wygram. Myślisz? Ja wygram, na pewno ja wygram. No co Ty, patrz, uwaga. Proszę Państwa. Jest. Pięknie, 2-1. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli filmik Wam się spodoba, oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, a jeśli jeszcze tego nie robicie i Wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i oczywiście wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety, a do każdego zamówienia kolekcjonerska karta z autografem. Dobra, synku, dawaj, lecimy dalej, zobaczymy. Ja tutaj teraz na... Ej, synku, ale w ogóle jak daleko wykopałeś tą piłkę? Ja nie mogę. A to ja muszę... O nie, mama mnie woła, bo pewnie chce, żebym odrobił lekcję. To na dzisiaj już koniec, dobra? No dobra, to sam sobie pokopię, jeszcze poćwiczę, żeby być właśnie tutaj lepszym. Tylko jak ja teraz tą piłkę przekopię tam w ogóle, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. W ogóle ostatnio właśnie codziennie ćwiczymy i właśnie synek tak się zastanawia, czy nie po prostu zatrudnić się w jakiejś drużynie piłkarskiej, po prostu nie aplikować. O nie, do wody mi wleciała piłka. O nie, w drugą stronę. Jak ja ją teraz do góry, bo widzicie, ciężka misja. Ej, a kto tam w ogóle jest, widzicie? Ej, kogoś wydawało mi się... Jaki blaty? Chodź tutaj, ej, patrz tutaj, coś jest, chodź. A co tam jest? Kim ty w ogóle jesteś? Co ty tak późno tutaj robisz, co? No, szukałem właśnie jednej rzeczy. Uciekł mi pies, wiesz, i... Co ty robisz? Ała, przestań, to zabolało mnie, ugryzłeś mnie. Ej, ty dzikusie jeden. Słuchajcie, w ogóle straciłem przytomność. Co ty robisz? Ej, jak mi się kręci w głowie, wracaj tutaj, cwaniaku jeden. Ej, czy mi się wydawało, słuchajcie, czy to był wampir? Tracę przytomność, Wiecie, Dziplej. On mnie słyszy? Lekarzu? No słyszę ciebie. Co jest w ogóle grane? O co chodzi? Gdzie ja jestem w ogóle? Ej, grałem w piłkę ostatnio z synkiem, tak. A teraz co ja tutaj robię, Dziplejka? No jak to co? Znaleźliśmy cię tam, leżałeś nieprzytomny i od razu zadzwoniłam właśnie po tutaj znajomego lekarza i podobno no jesteś bardzo blady i nie wiadomo co ci jest, słuchaj Dziplej, jak się czujesz, co? No ogólnie w ogóle oczy mam jakieś czerwone, czuję się w sumie tak dosyć bardzo energetycznie, bardzo silnie się czuję i w ogóle mam dużo więcej życia, Dziplejka. Nie wiem, co się ze mną stało, to jest naprawdę dziwne. A lekarz ogólnie dał tutaj jakąś diagnozę, no, coś powiedział? Powiedział, że masz zażyć sobie coś na ból głowy i najlepiej jutro z samego rana przyjść do szpitala, to ci zrobię badania, bo teraz już środek nocy, dopiero się teraz obudziłeś, ale pamiętasz, co się stało w ogóle? No nie pamiętam, grałem ostatni raz z synkiem w piłkę i tylko to pamiętam, piłka nam wyleciała i ogólnie nie wiem za bardzo, co się stało, ale jestem strasznie głodny, Dziplejka. Muszę koniecznie coś zjeść, mamy coś do jedzenia? No mamy normalnie takie resztki jedzenia. Taki mam apetyt, że chyba całą lodówkę, o coś tutaj jest, jakaś resztka z obiadu, tylko ja nie wiem, czy mi to starczy. Dobra, wynocha z tymi śmieciami tutaj, okej. Słucham? Taki głodny jesteś, gdzie na trochę taki głodny, przecież środek nocy. Dziplejka, zaraz ciebie zjem, jestem bardzo głodny. Mów mi, gdzie tu jest więcej jedzenia, gdzie tu jest jedzenie? Wiesz co? Ja cię, Dziplej, ty jesteś bardzo dziwny teraz, ale wiesz, tutaj restauracja Czerwone Szelki jest jeszcze otwarta, bo oni mają całodobowo i na pewno coś tam mają do jedzenia, to Kuba, dobra, ale wracaj szybko, to ja lecę, pa. Jaką w ogóle mam siłę, jaką mam energię, potrafię naprawdę szybko chodzić, moje zębiska są ogromne, moje oczy są czerwone, jestem blady, ale najbardziej mi się podoba ta szybkość. Ej, a co to jest w ogóle, widzicie to? Wcześniej tego tutaj nie widziałem, naprawdę dziwna sprawa, na pewno to zbadam za momencik, ale na początku muszę udać się do restauracji Czerwone Szelki i zjeść wszystko, co będą tam mieli. Ostatnio przedłużyli godziny ten... O, witam, ja tutaj proszę zamawiam wszystko, co macie, cała lodówka ma być tutaj, mają jacyś klienci jedzenie. O, wszystko jest pyszne, nawet stolik zjem, nawet cały stolik zjem. Ej, chwila,
Ja cię skądś kojarzę. Co ty tutaj robisz, jak co? To? No to ja, jestem Dracula i to ja ciebie zmieniłem. Nie czujesz się jakoś inaczej? Nie czujesz się jakoś lepiej? Czuję, że mam więcej energii, jestem taki jakiś silny i dużo szybciej potrafię biegać, mam bardzo dużo życia. To ty mi coś zrobiłeś? Tak, witam cię w rodzinie wampirów. Teraz jesteś wampirem, słuchaj, jesteś normalnie wampirem z krwi i kości, tylko jeszcze nie do końca musisz dokonać przemiany. Musisz normalnie wypić krew. Jesteś gotowy na to? Ja nie będę pił żadnej krwi, słuchaj. Ja na razie jestem głodny i muszę jak najwięcej... Spokój się! Jak ty to zrobiłeś? Zamieniłeś się w nietoperza? No tak! Tak, bo jestem wampirem, też będziesz mógł tak się zamieniać jak ja, patrz to widzisz. Ty. I teraz z powrotem... Naucz mnie tego! A patrz na to! I ja cię widzisz? Kręcę! Ej, stado nietoperzy, ja się boję, idźcie sobie! I weź się teraz, wow, ja nie mogę, ty potrafisz naprawdę, masz super moce, ja też być, chcę być takim też? Jak ty, jak to mam Dobra. Zrobić? Wiesz co, no musisz teraz tak mega chcieć po prostu dać, odblokować swoje tak jakby osiągnięcia i zobaczysz, że po prostu będziesz lepszy, spróbuj, no. Dobra, czekaj, i teraz mogę tu odblokować. Nocne widzenie, regeneracja, zamienianie się w ogóle w nietoperza, spawnowanie nietoperzy. Ja nie mogę, odblokowałem tyle rzeczy, teraz normalnie Spróbuj. Mogę widzieć w nocy. Teraz jest tak jaśniutko, teraz znowu ciemno. Reguluję sobie, czy jest dzień, czy noc. Ja nie mogę, naprawdę fajne rzeczy. Tak, dokładnie, słuchaj, to jest mega, ultra, super zdolności i tam jest właśnie mój dom, tak, zamień się w nietoperza. Zostałem nietoperzem, tylko mam naprawdę mało życia, mam tylko 2 serduszka jako nietoperz, czemu tak mało? No trzeba uważać, bo to jest jedna z naszych form i musimy uważać na nią, no tak to wygląda, ale chodź, lecimy do mojego, tutaj jest mój zamek, zamek Drakuli i... Wcześniej nie widziałem tego zamku, jakim cudem to się wydarzyło, że tutaj jest ten zamek, czemu, kiedy on się tu pojawił? Bo on nie jest dla śmiertelników, on tutaj zawsze był i on jest właśnie tylko i wyłącznie dla wampirów, czyli dla nas widoczny, dla innych nie jest widoczny. Okej, fajnie, w sumie wiesz co, bardzo to jest dziwne, bo rzeczywiście ja tutaj mieszkam od... O, widać tam nawet mój dom i nigdy wcześniej nie widziałem tego zamku, nie a z dnia na dzień nagle on się pojawił. Rzeczywiście mógł tu już być wcześniej, słuchaj, a ja bym chciał jeszcze właśnie... O, tutaj mogę jeszcze, widzę, że regenerację zrobić, mam teraz regenerację i ja cię kręcę, świetne umiejętności. Co ja tutaj mogę jeszcze odblokować? Cyk, tutaj może jeszcze odblokuję inne rzeczy, co myślisz o tym, co? O, już więcej nie ma punktów doświadczenia, tak, słuchaj. No, okej, właśnie... chciałem zobaczyć jeszcze jak się spawnuje te nietoperze, ale nie wiem w jaki sposób to zrobić, słuchaj. Słuchaj, musisz być dłużej wampirem, żeby to potrafić, ale powoli się nauczysz. Słuchaj, tutaj witam cię w moich skromnych progach. Ogólnie na co dzień żyję sobie tutaj, tylko w nocy, no wychodzę, żeby się posilić, a tutaj w dzień śpię w tej oto trumnie i tutaj śpimy tylko w ciągu dnia, zatem wiesz, żeby nas słońce nie raziło. Aha, bardzo fajnie, no. Czyli ja tu będę teraz spał z tobą? Tak, dokładnie. Będziesz tutaj ze mną mieszkał, będziesz moim takim podopiecznym, będziesz mi pomagał, tylko musisz zostać w pełni wampirem, bo jeszcze twoja przemiana nie nastąpiła. Musisz wypić krew, słuchaj, tą oto krew tutaj tych osadników. Jak to? Nie będę pił krwi osadników, co najwyżej, nie wiem, mogę jakiegoś zwierzęcia, jakiejś krowy wypić krew, ale bez przesady, że będę pił tutaj krew, wiesz co, osadników, bez przesady. Musisz, słuchaj, tutaj jest dla ciebie ubranie specjalnie, koniec tego, musisz i normalnie nie ma innej decyzji. Wiesz co, jak chcesz pić inną, albo umrzesz, jeżeli nie będziesz pić krwi, chyba, że będziesz pić krew zwierząt, ale ona to jest dla noobów, to są nuby wampiry, zatem masz to zrobić, jak nie, to będzie po tobie normalnie. Dobrze, ja już mnie nie zmuszaj. No i zły jest ten wampir, ja mam się przebrać tutaj w ten strój, mogę przynajmniej, jako fajna kamuzelka, jak to się nazywa, zapomniałem jak to się nazywa, taka płachta po prostu, pelerynka, o, tego słowa mi brakowało, po prostu nie umiem myśleć, teraz ten wampir powiedział, że jak chcę być prawdziwym wampirem, to muszę wypić krew tutaj, tego osadnika, to spróbujemy się tutaj napoić jego krwią. Wow, już tutaj zdobywam punkty, w sumie to działa tak jak głód praktycznie, dla normalnego człowieka musi on po prostu zaspokoić swój głód, a ja zaspokajam po prostu apetyt na krew. Okej, mogę sobie cały czas ściemniać, tutaj podjaśniać, mogę tutaj, nie wiem ile on mi każe wypić tej krwi, ale myślę, że naładujemy po prostu swój poziom na maksa i może będziemy mieli inne właśnie właściwości, bo na razie potrafię się zmieniać w nietoperza i ogólnie może teraz wezmę te rzeczy i się przebiorę po prostu, przebiorę się w prawdziwego Drakulę, także odmieniamy się. O! Mogę zespełnować moje
nietoperze. Wow! Czyli zostałem chyba pełnoprawnym. O, wow, latam tutaj z nimi. Zostałem pełnoprawnym wampirem. Mam tutaj bandę swoich nietoperzy i będę tutaj nawiedzał, myślę, że niesporą ilość osób. Okej, także teraz się muszę odmienić w normalnego człowieka i idziemy się tutaj przebrać. Przebiorę się, także hops, hops, hops. I ubrałem to piękne wdzianko. Jak teraz wyglądam? Nie no, wyglądam jak prawdziwy wampir. Ja nie mogę. O, panie Dracula, bo ja już normalnie tutaj zostałem pełnoprawnym wampirem. Przebrałem się, już potrafię nawet rzucać efekt. Gdzie pan Dracula jest? O, wychodzimy stąd. Potrafię już po prostu spawnować swoje nietoperze, także już jestem chyba super wampirem, prawda? Tak, jesteś już jednym z lepszych wampirów. Teraz razem idziemy w nocy na podbój tego oto miasta. Słuchaj, w nocy się super żyje, ja ci mówię. A wiesz co będziemy robić? Będziemy straszyć ludzi i oczywiście jeść! Będziemy, tak, uczta. Nie no, ja w sumie nie wiem, czy chciałbym ten, ja bym wolał po prostu spijać krew. Na razie nie jestem przekonany co do jedzenia, ale bardzo podoba mi się efekt, że mogę tutaj sobie zjaśniać i ściemniać po prostu miasto. Możemy w nocy widzieć po prostu jak w dzień, a w dzień widzieć jak w nocy, czy nie? Tak, znaczy w dzień musimy przecież się kryć, ponieważ słońce nas niestety może pokonać. Słuchaj, patrz, dobra, jesteśmy nietoperzami, ja lecę tutaj, a ty leć gdzieś może tam, po tej restauracji. I co, mamy polować na ludzi, czy na co? Tak, dokładnie, na ludzi. Dobra, okej, także ja nie mogę, jak super w ogóle latać. Nigdy wcześniej nie latałem, słuchajcie. Jakbym pokazał to Gplayce, to ona by była w szoku, przecież to jest najlepsza rzecz, co można zrobić. Można widzieć całe miasto. Bycie wampirem to naprawdę świetna sprawa. Patrzcie, jaki w ogóle ze mnie słodziak. Mogę widzieć wszystko w nocy. I teraz pozwiedzamy sobie, może znajdziemy tutaj jakiegoś człowieka. Wow, tutaj mam w ogóle jakiegoś zajączka. Może wypijemy jego krew. Chodź tutaj, zajączku, chodź do tatusia. O, jaki słodziak, jak zwiewa. A tutaj jest następny. Wow, witam państwa. O, nie możemy chyba po prostu jako nietoperz wypijać krwi, musimy się z powrotem. O, patrzcie, Gplayka! Co ona tu robi? Widzieliście Gplaya? Nie było po parę godzin, nie wiem gdzie on jest, słuchajcie. O, to już minęło parę godzin? Gplayka mnie szuka. Dobra, czekajcie, odmienię się tutaj, także okej. Cyk. I może wystraszymy ją, może zamienię się w nietoperza i zespawnuję tutaj chmarę nietoperzy. Aj, nie mogę teraz. Okej. O, witam, cześć Gplayka, co tam słychać? Co tam dziwnie wyglądasz? Ja bardzo głodny jestem, podejdź tutaj na chwileczkę. Dlaczego? Niam. Ej, ała, co ty robisz? Chodź tutaj, Gplayka, chodź. Niam. Odejdź ode mnie, ty jesteś jakimś wampirem, czy tam stało, Gplay? O nie, ratunku. Aha, jestem wampirem teraz i wiesz, mam super umiejętności, potrafię, słuchaj, szybko biegać, mam super zastosowania i widzę w ogóle w ciemności, wiesz? Gplay, nie możesz być wampirem, to jest złe. Musisz normalnie zostać człowiekiem. Co teraz robisz? Nie wiem, idź. Jestem głodny, Gplayka. Albo dajesz mi więcej krwi, albo tak naprawdę idę dalej. Słuchaj, ja nie wracam dzisiaj do domu. Ja będę spał w dzień, a w nocy to jest moja pora w ogóle na polowanie. Także ja tutaj się, słuchajcie, muszę rozejrzeć. Teraz się zamieniamy z powrotem w nietoperza. Okej, zrobimy może nockę. I właśnie będę chciał tutaj zapolować na coś, prawda? Będziemy musieli tu zapolować. O, jest tutaj jeszcze mój kurczak. Tak, musimy tylko być bardzo ostrożni jako nietoperz, ponieważ mamy tylko pół serduszka życia, także bardzo mało. Możemy tutaj znaleźć jakiegoś może właśnie... O, człowieka, dobra, jest tutaj. Wypijemy jego krew, zaklepuję tutaj krew tego pana. Okej, także chodź tutaj. Co ty robisz, wampirze, słyszysz? Tego chcę, tutaj krew. Zostaw go! Ej. Słuchaj, to jest złe. A ty też w ogóle jesteś jakiś blady, też jesteś wampirem? Kim ty jesteś? Jasne, że jestem wampirem. Proszę bardzo, Rzeczywiście jesteś wampirem, to czemu nie chcesz jeść krwi? Bo jest lepszy sposób, chodź za mną, coś ci pokażę, leć, patrz. Dobra, ja już się zamieniam, słuchaj, okej. No. Ja tutaj sobie żyję w tym oto starym domu i powiem ci tak, pewnie jesteś normalnie z gangu Drakuli, pewnie tak, co prawda? No, jestem z gangu Drakuli, a co? Słuchaj, to jest złe, co robisz. Nie możesz pić krwi osadników ludzi. Najlepiej taką oto krew tutaj masz pić. Czyli to jest krew po prostu, no, zwierząt, rozumiesz? A ja już jestem akurat napojony tą krwią zwierząt. Jakoś mi się nawet nie chce tego jeść, słuchaj. Ja wolę chyba... No, nie wiem, a wiesz, co mi powiedział Dracula? Że tak naprawdę krew ze zwierząt to piją nubki. Czyli ty jesteś chyba wampirem nubem. Na to by wychodziło, wiesz? Nieprawda, słuchaj. Nie słuchaj, Dracula.
Drakuli, on jest nienormalny, słyszysz, on przekona się, że on jest bardzo, bardzo zły, rozumiesz? Musisz zmienić swoje postępowanie, słyszysz? A przestań! Słuchaj, nie będę tobie ufał, tak? Ty jesteś dla mnie nubem i zaraz twoją krew wypiję, chodź tutaj. O, niom, ty, niom, niom, niom. Dobra, no. Lejemy się. No to zaraz ci zespałuję stado moich tych nietoperzy, słuchaj, zobaczysz. Ja idę do Drakuli, tak? Szkoda mi na ciebie czasu, słuchaj, na pewno nie będę pił, wiesz co, ze zwierząt tej krwi. Jestem prawdziwym wampirem, a nie jakimś nubem i nie będzie mi jakiś cwaniak mówił, co mam robić. Ja jestem niezależnym wampirem i będę sobie pił jaką krew tylko chcę. I zaraz, wiecie co, zaraz mu wysadzę chyba tą cały dom, jak jeszcze mi tutaj podpadnie. Lecimy teraz na zwiady, pozwiedzamy trochę, może znajdziemy jakichś chętnych po prostu. Kogoś, kto będzie chciał, żebym spił jego krew. O, patrzcie, tutaj jest Drakula. Lecimy do niego. Ej, Drakula, może tutaj jednak nie, bo tutaj mój kolega mieszka, wiesz? Nie, chyba zjem go całego. Nie, nie pij jego krwi, nie pij jego krwi. Przestań, Drakula. Przestań. Słuchaj, nie pij jego krwi, bo to jest mój przyjaciel. My się znamy od dzieciństwa, no proszę ciebie. Teraz jesteś wampirem, teraz już twoi starsi koledzy nic nie znaczą, słyszysz? Znaczą. O, co mi dałeś? To nie dla ciebie, słuchaj, to jest moje, akurat przypadek mi wypadł, słuchaj, masz się mnie słuchać. Dobrze, razie. Przestań, będę się już ciebie słuchał, tobie, nic nie będę ci robił, tak. Słuchaj, wiesz co? Co mam robić? Masz sprowadzić tuzin ludzi, 12 ludzi jako mój posiłek, a w przeciwnym razie twoja rodzina zostanie moim posiłkiem i będę codziennie ich jeść, a teraz idę do nich nie. I będę normalnie na przyczajce tam u nich. Nie, przestań! O, ja uciekam od ciebie, ty jesteś w ogóle nieobliczalny, myślałem, że będziemy razem współpracować, a tutaj co, zobaczymy. Tak naprawdę, słuchaj, zdradziłeś mnie, myślałem, że razem współpracujemy, tak? Wiesz? Nie będziemy razem współpracować, masz mi przynieść normalnie mnóstwo ludzi do jedzenia, bo inaczej twoja rodzina zginie. Ej, rzeczywiście, ten Drakula jest bezwzględny w ogóle, nie liczy się z innymi zdaniem i ja nie wiem w ogóle, czy ja chcę z nim trzymać sztamę. Dobrze mi mówił ten wampirek dobry, który nie chciał jeść tak naprawdę ludzi. Wow, teraz zespawnuje swoje całe stado, mogłem go nawiedzić, może nawiedzimy tutaj tego Drakulę ze swoją ekipą, tylko jeszcze jestem za słabym jestem wampirem, żeby stawić mu czoła, jego potężny na broń jest po prostu zbyt silna. Ja, wiecie co, może poszedłbym po prostu do tego, wiecie co, dobrego wampira i z nim jakoś porozmawiał. Halo, przyjacielu! O, słuchaj, witam, co chcesz? Co? Chciałbym się zakolegować, mam dla ciebie jedzenie, proszę, przyniosłem, nawet tutaj jest nakrycie. Jesteś może głodny? No, ja już jestem najedzona akurat, jadłem moje krówki, a co, o co chodzi, co ty chcesz, co zmieniłeś? Słuchaj, ogólnie ten Drakula mnie zdradził, potrzebuje pomocy, poszedł i powiedział, że po prostu będzie spijał krew mojej rodziny i poszedł już tam na przyczajkę, bo kazał mi przyprowadzić niezliczoną ilość ludzi i po prostu jest bardzo nieprzyjemny dla mnie i chciałbym mu stawić czoła, pomógłbyś mi? Byśmy się napili tutaj krwi, trochę właśnie tutaj z krówek, naładujemy energię, akumulatorki podładujemy, okej. Także niom i proszę państwa, dobra, dawaj, bierz tutaj tego, spijaj, masz, a można, broń. Ty, a papugi krew, w ogóle papuga ma w sobie krew? Wow, ma. Dobra, ty, dobra, nawet słuchaj. Mam tutaj, patrz, taki miecz mi wypadł z papugi, widziałeś? Ja cię, ale kozacki, słuchaj, to znaczy, że musimy pokonać tymi mieczami właśnie Drakula, ale musimy bardzo, ale to bardzo uważać. Zmień się w nietoperze, musimy na przyczajce tam podlecieć. Dobra. To jest bardzo silny, słuchaj, okej, bardzo ja tutaj silny mieszkam jest. Niedaleko, dobrą stronę, widzę dzisiaj go. Chyba go widzę go. Dobra, to może go po prostu z góry zaatakujemy, choć wylądujemy na tym drzewie. O nie, chyba mnie zobaczył. On tak. Teraz nie jest nietoperzem. Okej, także szybko, ja tutaj sobie włączę regenerację, włączam regenerację i ruszamy na niego. Gdzie ruszamy. Jesteś, Drakulo? Tutaj. Nie masz szans silny. Z nami. Trzeba... O, jaki silny jest. Gdzie on? Wlazł na górę. O, tak. Ty, Drakulo jeden. Zdradziłeś mnie, myślałem, że będziemy trzymali razem sztamy, a ty tak naprawdę... Razem pokonaliśmy go. To dzięki tym mieczykom, piąteczka, słuchaj. Teraz moja rodzina jest stała... O, przepraszam, wypiłem trochę twojej krwi, nie obrazisz się? Nie, nic nie stało, spoko. Dobra. No dobra. No, słuchaj, teraz twoja rodzina jest bezpieczna, no i będziemy tworzyć zgraną razem ekipkę, co ty myślisz, co? No dobra, możemy się zakolegować, słuchaj. Tak. W ogóle w sumie niedługo chyba będzie dzień, co? Już powoli się zbliża i będzie się trzeba schować w ogóle, wiesz co? Bo co, my ogólnie w dzień śpimy jako wampiry, tak? No, dokładnie. O nie, czekaj. Co o, już jest dzień. Co się stało? Zmieniło się. O nie. Musimy... O nie, bije mnie. Słońce szybko, mnie bije. Szybko. Do mojego domu. Nawet się nie mogę już zmienić w tego, w nietoperza. Już wszystkie szybko straciłem moce.
Dobra, już biegnę, kręci mi się w głowie, niedobrze mi. Dobra. O nie, dobra, schowaliśmy się, słońce naprawdę działa na wampiry destrukcyjnie, czekaj, ogólnie gdzieś musimy się schować, teraz może, czekaj, a dobra, możemy się teraz zamienić w nietoperza i choć gdzieś po prostu patrz, się tutaj schowamy. Ja mam tutaj do spania, możemy się po prostu zdrzemnąć i będzie już oczywiście noc, jak się obudzimy. No dobra, no to ja się tutaj kładę, słuchaj i życzę ci dobrej nocy, mam nadzieję, że moja rodzina się nas nie wystraszy, także dobranocka.